Cześć! W tym odcinku zaprezentuję nowe rozwiązanie, które od niedawna zaczęliśmy wykorzystywać w rozmowach na infolinii wsparcia technicznego. Czym jest i jak działa? Za chwilę wszystko będzie jasne. Zapraszam do oglądania! Narzędzie umożliwia wyświetlanie obrazu z telefonu klienta na monitorze doradcy. W ten sposób doradca może zobaczyć, jak wygląda sposób podłączenia urządzenia, jak zachowują się diody na modemie lub sprawdzić, kiedy i w jakich okolicznościach pojawia się na przykład jakiś błąd. Jak to działa w praktyce? Załóżmy, że nasz klient to Marek. Marek zadzwonił na naszą infolinię wsparcia technicznego. Marek podłączył nowego fanboxa 3.0, którego dostał w salonie Orange, ale usługi nadal nie działają. Nie ma dostępu do internetu, nie działa telewizja. Prosi nas o pomoc. Doradczyni Iwona weryfikuje stan usług w systemach. Sprawdza, czy nie ma usterek na linii i prac planowych. Okazuje się, że wszystko jest w porządku, więc dopytuje Marka o sposób podłączenia oraz stan diod na urządzeniu. Marek próbuje opisać sposób podłączenia, ale nie ukrywa, że nie za bardzo się na tym zna. Starał się wszystko podłączyć tak, jak było wcześniej, czyli przed wymianą. Iwona proponuje połączenie wideo, żeby zobaczyć dokładnie, w czym tkwi problem. Marek zgadza się, więc Iwona wysyła SMS-em specjalny link na wskazany numer telefonu. Marek klika w link SMS-a i wyraża niezbędne zgody, o które prosi telefon. W ten oto sposób Iwona widzi obraz telefonu Marka na swoim monitorze. Szybko może sprawdzić podłączone przewody i diody. Okazuje się, że przewód od światłowodu nie był wpięty do końca. Może to pośpiech, może niedopatrzenie. Szybko udaje się ten błąd naprawić i po chwili fanbox już działa. Jest internet, a po chwili telewizja. Marek jest zadowolony, bo wszystkie usługi już działają. Chciałby jeszcze podłączyć laptopa do Wi-Fi, ale nie pamięta, jak to robił wcześniej. Poproszony przez Iwonę pokazuje spód fanboxa do kamery w telefonie. Iwona zatrzymuje obraz i zaznacza, gdzie jest nazwa sieci Wi-Fi, z którą trzeba się połączyć oraz jakie jest hasło. Szybko udaje się połączyć. Oczywiście jest to tylko przykład. Dzięki takim rozwiązaniom nie musisz słownie tłumaczyć czegoś, na czym się zwyczajnie nie znasz lub nie wiesz, jak coś opisać. Oszczędzasz czas i szybciej otrzymujesz diagnozę i rozwiązanie. Mam nadzieję, że podoba Wam się takie narzędzie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie komentarz lub zadajcie pytanie na forum. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.